Państwa po krótkiej przerwie. Moi kolejni goście są już w studio, a z nami, ze mną jest pani profesor Lidia Skuza, prodziekan do spraw studenckich Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Bardzo mi miło, witam panią serdecznie. Dzień dobry. Oraz Małgorzata, docent Małgorzata Puc, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, koordynatorka akcji. Witam panią bardzo serdecznie. Bardzo mi miło. Spotykamy się z okazji Wiosny Biologów, która będzie mieć już miejsce 6 maja. Akcja ta jest akcją cykliczną. Organizujemy ją już po raz szósty jako w pewnym sensie kontynuację Nocy Biologów. Dokładnie, ci, którzy nas znają, przychodzą, wiedzą, że staramy się zaspokoić gusta i potrzeby szkół, społeczności Szczecina, osób dorosłych, dzieci. Wiemy, że zapotrzebowanie na uczestnictwo w takich akcjach, na badanie, na uczestnictwo w eksperymentach jest tak ogromne, zainteresowanie biologią jest naprawdę wielkie, że te nasze akcje powielamy po raz kolejny. 6 maja spotkamy się w godzinach 9, pomiędzy 9 a 17 w dwóch budynkach Wydziału Biologii przy ulicy Wąskiej 13 i przy ulicy Felczaka, gdzie zaprezentujemy zainteresowanym uczniom szkół, mieszkańcom Szczecina i województwa zachodniopomorskiego oraz nie tylko, ponieważ spoza województwa mamy gości, bardzo ciekawą ofertę tematyczną. Co ciekawego będzie można się dowiedzieć podczas tej Wiosny Biologów? Tych elementów jest tak dużo, że na pewno nie zdążę omówić wszystkich, dlatego nieustannie i z wielką przyjemnością zapraszam do uczestniczenia w tej akcji. Myślę, że najważniejszym elementem tego jest możliwość samodzielnego popróbowania, czym jest biologia, oglądanie mikroskopie, wykonywanie doświadczeń, tworzenie pewnych schematów czy nawet doświadczeń samodzielnie, a wiele rzeczy będzie można zabrać ze sobą do domu. Naprawdę? Tak. A co na przykład będzie można zabrać ze sobą do Jeżeli domu? Jeżeli będą uczestnicy, którzy będą wykonywali doświadczenia z kultury in vitro, samodzielnie zakładali hodowle roślinne, zabiorą je do domu. Jeżeli wyizolują swoje DNA z włosów na przykład, zabiorą je do domu, będą mogli pokazać rodzinie. Jeżeli będą uczestniczyć w zajęciach, co tak pachnie i zrobią pachnącą maść, to również specjalnie po to, żeby taką pachnącą maść mogli zabrać ze sobą i mogli potem jej używać na sobie zgodnie z przeznaczeniem i sympatiami węchowymi własnymi, bo będą mogli to wykonać właśnie tak, jak będą to chcieli. Pani docent, pani tak pięknie opowiada, ja już żałuję, że nie mam kilku lat i nie mogę sobie tam z moją klasą iść i popróbować tego wszystkiego, bo aż po prostu... Ale zapraszamy wszystkich od przedszkola. Aż korci, bo... Aż do dorosłych, aż niekoniecznie korci, bo... trzeba mieć kilka lat. Dokładnie, kiedyś na biologii nie uczono tylu ciekawych, to znaczy uczono, ale źle mówię, ja za moich czasów nie miałam aż tak bardzo dużo możliwości jakichś eksperymentalnych, żeby zobaczyć DNA, czy zobaczyć, jak to, coś tam pachnie. To jest w ogóle piękne. A jak w ogóle się rozwija dziedzina biologii w naszym mieście? Właśnie zapraszamy mieście. Też z tego powodu, że mamy się czym pochwalić. Zapraszamy do wyremontowanych parę lat temu pomieszczeń, budynków Wydziału Biologii, które są wyposażone w wysokiej klasy aparaturę badawczą. Zapraszamy do sal seminaryjnych, wykładowych, które są na najwyższym poziomie światowym. Także chcielibyśmy przekonać mieszkańców Szczecina i okolic, że mamy wiele do zaoferowania. Cały czas tworzymy nowe kierunki zgodnie z zapotrzebowaniem rynku, bo współpracujemy tutaj z pracodawcami. A jakie na przykład kierunki ostatnio powstały, ciekawe? W tym roku otworzyliśmy kierunek na pierwszym stopniu genetyka i biologia eksperymentalna, było bardzo duże zainteresowanie, a także po raz pierwszy na naszym wydziale kierunek inżynierskie ochrona i inżynieria środowiskowa. Zapraszamy wszystkich chętnych. Dodatkowo jeszcze stałe nasze kierunki, czyli mikrobiologia pierwszy, drugi stopień, biotechnologia pierwszy, drugi stopień, oczywiście biologia, bo od tego wychodzimy, biologia pierwszy, drugi stopień i ochrona środowiska również. Dodatkowo na drugim stopniu mamy jeszcze kierunek biologiczne podstawy kryminalistyki, także cieszący się dużym zainteresowaniem. Ciekawy kierunek. Zapewne tak, zapewne. Wierzę, że jest bardzo spore zainteresowanie i Nocą Biologów było, i tą Wiosną Biologów też będzie. Jak w ogóle młodzież podchodzi do tych zagadnień, do tych eksperymentów, które można tam zrobić? Bo to jest zupełnie inna praca niż na przykład w szkole.
Dlatego też rzeczywiście to zainteresowanie jest ogromne. Wszystkim nam bardzo się podoba to, że możemy rozbudzać pasję. Jak skutecznie rozbudzać pasję? Dobre metody mówią, że jeżeli ktoś coś mi opowie, to zapomnę. Jeżeli pozwoli, pokaże mi, to zapamiętam. Ale jeżeli pozwoli mi działać, to zrozumiem zasady. W związku z tym dokładnie. My naprawdę chcemy rozbudzać pasję poprzez samodzielne działania. Stąd też dajemy te nasze urządzenia, możliwości eksperymentacyjne do ręki uczestnikom. I myślę, że to jest chyba największy nasz plus, to co do nas bardzo przyciąga. Bo o co tak naprawdę nam chodzi? Chcemy pokazać, że biologia nie tylko może być pasją, ale może być zajęciem na całe życie. Chcemy zaprosić do studiowania. Te kierunki, o których mówiła przed chwilą pani dziekan, są naprawdę bardzo ciekawe. Proszę zwrócić uwagę, biologiczne podstawy kryminalistyki. Tam jest prawo, tam jest spotkanie z policją, tam są mikroślady, tam są elementy badawcze, duże możliwości pracy, genetyka, można, eksperymenty, biologia. Czy będzie można takie podstawy też poznać podczas tej wiosny biologów? Tak, wśród naszych zajęć mamy na przykład takie zagadnienia jak owady występujące na zwłokach. Czyli o właśnie, to jest bardzo ciekawe zagadnienie. Niesamowite rzeczy, które są związane z określaniem daty, czasu zgonu przestępstwa ewentualnego. Po tych robakach można dokładnie określić. Dokładnie, tak. Jakie to są konkretnie, jak wyglądają, jak w cudzysłowie działają odchudzająco, kiedy zwłoki są znalezione na powierzchni ziemi, a kiedy są na przykład pogrzebane. Dowiemy się o tym, jak działają na nasz umysł filmy kryminalistyczne, czyli zagadki CSI. Dlaczego, a jak działają na przykład? Dlaczego nam się wydaje i daje nam to poczucie nieomylności technik kryminalistycznych, które niestety jest złudne. Rośnie potężnie zainteresowanie naukami kryminalistycznymi, kiedy to oglądamy, bo nas zachwycają nas do granic bezwzględnego zaufania te techniki, którymi oglądamy. Wydaje nam się, że ci technicy są wszechwładni, że rzeczywiście są w stanie odkryć całą historię zabójstwa, tak jak to pokazywane jest na filmie. Pokazujemy, że to są niestety do pewnego stopnia fakty filmowe, ale w bardzo ciekawej formie ujęte. Oprócz takich rzeczy, tak jak mówiłam, tam gdzie będziemy poznawać zapachy, również będziemy mieć takie ciekawe elementy z behawioru zwierząt. Na przykład, dlaczego pies szczeka? Co pies zjada oprócz karmy? Jak spowodować, żeby rzeczywiście zjadanie pewnych niekorzystnych, bo wiadomo, że te zwierzęta uwielbiają tak zwane paskudstwa, żeby czasami nie mało miejsca. Ale dlaczego pies szczeka? Jak skutecznie wpływać, jak współżyć z naszym pupilem po to, żeby i on, i my bylibyśmy szczęśliwi? Okazuje się, że warto pamiętać o takim pozytywnym komenderowaniu czy wydawaniu komend. Jeżeli pies rzeczywiście wykona to, o co go prosimy, realizuje nasze rozkazy, wtedy zwierzę należy pochwalić głosem i nie zapomnieć o tym, równym, spokojnym, nie stosować zmian natężenia, napięcia głosowego i nie wolno nam zapomnieć o maleńkiej przekąsce. Nagrodzie. Dokładnie, bo zwierzęciu nie chodzi o to, żebyśmy go nakarmili. Jemu jest wszystko jedno, czy on dostanie potężną parówkę i talerz kiełbasy za to, że coś zrobił dobrze, czy też maleńki element nagrodowy, maleńką przekąskę, a wtedy my go nie przekarmiamy i nie powodujemy, że zwierzęta są otyłe, bo się okazuje, że i zwierzęta mają cukrzycę, i alergie, oczywiście, i inne choroby, oczywiście, które tak musimy leczyć. Jak my. I dokładnie tak to wygląda. Oprócz tego na przykład niesamowite pieśni wielorybów. Dowiemy się, że środowisko wodne jest gęstym środowiskiem, czyli głos, który się tam rozchodzi, ryby wcale głosu nie mają, to jest nieprawda. Rozchodzi się na potężne odległości. A jak to jest z tym głosem rybim? No może też wydają dźwięki, natomiast tutaj akurat zajmiemy się głosem ssaków, czyli waleni delfinów. Okazuje się, że człowiek, który wprowadza do wody okręty, bo pływają, statki w portach, zrzuca bomby tlenowe po to, żeby zbadać złoża, na przykład ropy, inne pokłady w podmorskim dnie, które się znajdują rozmaitych złóż roponośnych, wprowadza potężny hałas, przenosząc zwierzęta w takie środowisko, jakbyśmy się my sami nagle znaleźli w dyskotece. Po kilku godzinach my jesteśmy do pewnego stopnia ogłuszeni. Ogłuszeni, dokładnie. Zanieczyszczenie uznane jest przez
prawo międzynarodowe, hałas jest uznany za zanieczyszczenie do pewnego stopnia. I okazuje się, że między innymi to, że znajdujemy walenie na wybrzeżach morskich, na plażach, może być właśnie wynikiem nieznośnego hałasu, który my fundujemy zwierzętom pod wodą. Bo one się potrafią, że tam jest cicho. Dokładnie, komunikować nawet na 200 kilometrów. Tak, w środowisku gęstym może się rozejść fala głosowa. Delfiny się informują o źródłach łowisk, pokarmu, wołają swoje dzieci do stad, informują o zagrożeniach. Czyli wszystkie zwierzęta się komunikują. Wszystkie się komunikują głosem, wydają owady dźwięki. Również. Owady jak najbardziej, chociaż owady tańczą. Pszczoły poprzez swój taniec informują inne robotnice z ula, jak daleko jest źródło pożytku, jak jest obfite, jakie tam rośliny występują, czy warto polecieć, jaka będzie pogoda. Nawet takimi rzeczami się zajmujemy, bo zajmujemy się pyłkiem i alergiami. Do pewnego stopnia tak, potrafią uprzedzić o niesamowitych, o jakichś niespodziewanych zmianach warunków pogodowych. Także tych zajęć, które my proponujemy, jest bardzo dużo. Bardzo dużo ciekawych, na przykład, czy wiesz, co jesz? O, nie każdy wie. Nie każdy? Jak czytać w związku z tym etykiety na produktach spożywczych? Dokładnie. Dlaczego i jak można wykryć samemu cholesterol w pokarmach? Który jest szkodliwy, który nie? Reakcje barwne, cukry. Dlaczego ukrywane są niewiele cukrów w produktach? Po to, żeby, bo wiemy, że nośnikiem smaku są tłuszcze. Ale jeżeli chcemy produkt uczynić bardzo tanim, producenci niestety wprowadzają bardzo dużo cukrów. I wtedy narażają nas chociażby na cukrzycę typu drugiego. Okazuje się, że jest to powoli plaga cywilizacyjna. Oprócz tego poznamy świat pod mikroskopem. I to od świata zwierzęcego poprzez świat roślinny. Na przykład dowiemy się też, jeżeli chodzi o większe rośliny, o inwazjach biologicznych. Skąd się wziął ziemniak? Dlaczego na początku we Francji ci, którzy chcieli rozprzestrzenić rozsady ziemniaka w Europie, specjalnie, jeden z ekonomów francuskich, specjalnie tworząc rozsady, sadzonki, udawał przed swoimi gospodarzami, rolnikami, że ich specjalnie strzeże. Nikt nie chciał wprowadzać ziemniaka na pola, więc udając, że to jest coś bardzo cennego, spowodował, że oni kradli te sadzonki i tym sposobem między innymi rozeszło się to na całą Europę. To było takie trochę działanie sterowane. Więc dowiemy się, które są rośliny inwazyjne, które zwierzęta inwazyjne, chociażby o barszczu sosnowskiego, dlaczego jest groźny, dlaczego jest niebezpieczny, jakimi metodami można to zwalczać. Naprawdę przed nami, mam nadzieję, nie tylko ogrom wiedzy, ale i świetna zabawa. Mam teraz pytanie do pani prodziekan. Czy w ogóle kierunek biologia cieszy się popularnością? Muszę powiedzieć, że tak. Bo powiem szczerze, jest zapotrzebowanie na różne specjalistyczne zawody inżynierów. Jak to jest z kierunkiem właśnie biologii? Bo staramy się, żeby tak. Mój brat zawsze chciał ten kierunek studiować i w ogóle był najlepszym w klasie, jeśli mogę zaznaczyć. Strasznie lubię właśnie biologię. Jak to się zmieniło w ostatnich czasach? Czy jest ten kierunek popularny, staje się coraz bardziej? Staramy się, żeby rzeczywiście tak było, to znaczy dostosowujemy nasze programy, plany kształcenia do zapotrzebowania chociażby pracodawców. Stąd ta nasza ścisła współpraca. Staramy się reagować na potrzeby rynku. Chociażby dowodem na to jest kierunek genetyka i biologia eksperymentalna, czy kierunek, o którym wspomniała tak szeroko pani docent, biologiczne podstawy kryminalistyki. Muszę powiedzieć, że wszystkie kierunki w Polsce borykają się ostatnio z niżem demograficznym. Czekamy na to, aż ta sytuacja się zmieni. Czyli odnotowujemy rzeczywiście spadek, ale to dotyczy nie tylko kierunków biologicznych, to dotyczy wszystkich uczelni wyższych. W przypadku naszego wydziału, bo takie badania statystyczne robiliśmy, monitorujemy tą sytuację co roku, muszę powiedzieć, że utrzymujemy status quo, to znaczy mamy stałą liczbę kandydatów i przyjętych na studia na pierwszy rok. Od wielu lat, muszę powiedzieć, że od 15-20 lat ten poziom nie ulega zmianie, co nas bardzo cieszy. Oczywiście ta liczba studentów, kandydatów na studia wyższe w zależności od kierunku zmienia się, bo jednego roku więcej chętnych odnotowujemy na kierunku na przykład biotechnologia, w tym roku ochrona środowiska.
ta genetyka cieszyła się takim dużym zainteresowaniem. Ale muszę powiedzieć, że jakoś udaje nam się odpukać przez kilkadziesiąt lat utrzymać tą stałą liczbę przyjętych na pierwszy rok studiów. A mamy nadzieję, że propozycja naszego wydziału zachęci nowych pasjonatów oczywiście biologii. Tego panią życzę przede wszystkim, żeby coraz więcej ludzi trafiało, przyszłych studentów, żeby trafiało na wasz kierunek, bo uważam, że biologia jest jedną z najbardziej ciekawych nauk i dziedzin. Pozwolę sobie jeszcze tylko dodać, że nasi studenci biorą bardzo żywy, intensywny udział w tych akcjach. Organizując i pracując w kołach naukowych, sami organizują wiele zajęć. Czyli ta relacja pomiędzy uczestnikami a studentami tym bardziej jest bliska. Można od razu się dowiedzieć, jak to naprawdę jest, jak się studiuje, na czym to polega. I jednocześnie mieć potężną satysfakcję w tym, że nie tylko można brać udział, ale potem jako studenci organizować. Coś robić więcej. Dokładnie. Cieszę się bardzo, jest optymistyczna informacja. Zapraszamy zatem wszystkich chętnych na wiosnę biologów, która odbędzie się już 6 maja. A moimi gośćmi były pani profesor Lidia Skuza, prodziekan do spraw studentów, Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz docent Małgorzata Puc, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, koordynatorka akcji. Dziękuję paniom serdecznie za przybycie i za rozmowę. Dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego na najbliższej wiośnie biologów. Oczywiście duże grono zainteresowanych. Państwu dziękuję serdecznie za uwagę. Oglądali Państwo program Galaktyka Pomerania, realizowany przez Telewizję Pomerania w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Galaksy. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na najbliższy środowy odcinek. Do zobaczenia.